Krwawa zbrodnia na Trzech Wzgórzach. W rodzinnym parku rozrywki w Wodzisławie Śląskim pani zabiła pana. I to z premedytacją. Na miejscu błyskawicznie pojawił się kryminolog, który zabezpieczył ślady zbrodni. Całe szczęście wszystko było improwizacją. W mieście bowiem po raz pierwszy odbył się festiwal, jakiego w regionie jeszcze nie było. Festiwal kryminału. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przeruczaju. Grób lilii ją zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Miejsce zbrodni, rodzinny park rozrywki Trzy Wzgórza, sprawcy i ofiary, członkowie Stowarzyszenia Saturator. To właśnie oni zorganizowali pierwszy w Wodzisławie Śląskim, ale i w całym regionie festiwal kryminału. Jako członkowie Saturatora jesteśmy miłośnikami kryminału. Brakowało nam tego typu inicjatywy w powiecie. Więc z inicjatywą wyszli sami. Pomogło wodzisławskie starostwo, które dofinansowało projekt. I tak jeden z kontenerów zamienił się nie do poznania. Na każdym kroku można było się natknąć na zabezpieczone dowody zbrodni. W całym kontenerze wiało grozą, a każda obecna to osoba miała coś na sumieniu. Byli melomani. Byli też tacy, którzy nieraz zabijają tekstem. Nie zabrakło również pań, które zabiły panów. Oj, nazbierało się tym panom, powiem szczerze. Tym bardziej, że panowie, którzy zostali zabici na potrzeby naszego festiwalu, to są autentyczne postaci, które żyły 100 lat temu, na początku XX wieku. No i te wszystkie morderstwa, które zostały wykorzystane w grze Pani zabija pana, faktycznie się wydarzyły. O tym, dlaczego pani zabiła pana, jakie były grzechy główne panów, można się było dowiedzieć, grając w grę karcianą, której zasady oparte są na popularnej grze Cluedo. Zmontowaliśmy instrukcję wokół takiej mrocznej fabuły, która rozgrywa się na terenie powiatu. Na kartach nie kto inny, jak tylko ucharakteryzowani członkowie Stowarzyszenia Saturator. To efekt sesji zdjęciowej poprzedzającej festiwal kryminału, a podczas samego festiwalu nie zabrakło kryminologa. Pojawił się też autor kryminałów, Thomas Arnold. Się tutaj wchodzi, to rzeczywiście jakby się weszło nam w miejsce zbrodni. Przez cały czas trwania festiwalu można było skorzystać z escape roomu, czyli pokoju pułapki. Sama historia pokoju wygląda w ten sposób, że dokonano serii brutalnych napadów na banki na całym świecie. Podejrzewa się o to pewną grupę osób. Miała też miejsce giełda kryminałów. Można było również zostawić odciski palców i zrobić policyjne zdjęcie.